guys go down. My heels are killing me. You want a 400? Sure. I think it's like probably a mile. Or not. I pewnie zastanawiacie się, o co tutaj chodzi. Już wyjaśniam. Chodzi o zwalczanie przemocy wobec kobiet. Co wspólnego ze zwalczaniem przemocy wobec kobiet ma chodzenie w szpilkach? A co wspólnego miało tańczenie w polskim Sejmie w wykonaniu parlamentarzystek lewicy ze zwalczaniem tejże przemocy? No absolutnie nic, poza wykonaniem, nie wiem, magicznego obrzędu złożenia hołdu bóstwu feminizmu przez wskazanie, że kobiety są największymi ofiarami w naszym społeczeństwie i w tym momencie źli samcy politycy starają się je zrozumieć, chodząc w ich butach, bo to jest takie anglosaskie wyjaśnienie walk the mile in her shoes, czy coś takiego. W każdym razie no, działa nie bez sensu, ale będzie się ładnie klikało, no bo wszyscy utożsamiamy się z damskim imperatywem, wszyscy uważamy, że jest tak, jak one twierdzą, jak czują w danym momencie, nawet nie twierdzą, tylko jak odczuwają w danym momencie i skoro społeczeństwo jest względem nich wrogie, bo one tak odczuwają, to teraz trzeba przeprowadzić jakieś obrzędy przebłagalne za ten grzech pierworodny, że w ogóle jeszcze chyba mężczyźni istnieją i są.